W tej lekcji zajmiemy się zaznaczaniem tekstu. Aby wykonać operację na tekście, należy najpierw zaznaczyć odpowiedni tekst, odpowiedni fragment tekstu. Tekst możemy zaznaczać myszką lub przy pomocy klawiatury. Aby zaznaczyć tekst myszką, należy kliknąć lewym klawiszem na początku fragmentu tekstu, który ma być zaznaczony. Następnie przytrzymując klawisz myszy, należy przeciągnąć wskaźnik na koniec fragmentu tekstu, który chcemy zaznaczyć. I po zaznaczeniu można puścić lewy klawisz myszy. Żeby zaznaczyć przy pomocy klawiatury, to musimy skorzystać z kombinacji klawiszy, czyli odpowiednio Shift plus strzałki lewo i prawo zaznaczają pojedyncze litery i znaki. Wciśnięcie Ctrl plus Shift plus strzałki lewo i prawo zaznaczają całe wyrazy, całe tutaj, całe po prostu wyrazy. Zaraz Ci pokażę, jak to wszystko wygląda. Następnie mamy Shift plus Home, czyli zaznaczanie pojedynczej linii zdania. Shift plus End zaznacza nam pojedynczą linię zdania w prawo, natomiast Shift plus Home zaznacza linię zdania w lewo. Następnie mamy Ctrl Shift plus Home, czyli zaznaczania całego tekstu w górę od miejsca, gdzie znajduje się kursor. Natomiast Ctrl Shift plus End zaznacza nam cały tekst w dół od miejsca, gdzie znajduje się nasz kursor. Ctrl A jest to zaznaczanie całego tekstu i wszystkich innych elementów w dokumencie.